Ernest Hemingway. Wiecie, Jerzek już dyczko zwiekowany, ale jak to u starych sklerotyków było, pamiętam mocka ze moich smarkatych, młodziokowych lot. Byłem 16 lat stary, kiedy się dowiedział, że szykownisty pisarz, dla mnie bohatyż, Ernest Hemingway, prasknął się w łeb ze tuplówki. Ginał ze takiej samej tuplówki, jako Erbno we młodych latach od swojego fatra. Dziwocie się pewnie pewnikiem festelnie, po jakim razinku jo sam i te roski o tym wspominam. Ano, inaczej niźli teraźne młodzioki, miałech już od szpikola rot czytać i to nie ino książki przykozane bez moich rektorów we szuli, ale też ci wszystko, co mi w grace wlazło. Czytałech Balzaka, Emila Zole, za te książki to niego znachytał od mojej mamulki i od kapelunka Walenę od Katymusu, Józefa Konrada i jak tyńczo z większością tego Ernesta Hemingwaya. Hemingway to był nasz wtedy srogi bohatyż, na którym chcieliśmy się z golymi Karlusy sztychować, chcieliśmy być genau takie same jak on, przetrowić nasze nudne, usmolone, komunistyczne życie na szimel jego farbistego życia. Był ci on synkiem purytańskiego doktora, który naumiał go gonić, a już aj mamulka śpiewoczka wpojęła mu miłość do srogiej biny. Mogę w to się pecieć, co to był brewerijok i słepok, który wandrował od kaczmi do kaczmi, słepał te ichnie whisky, zagrywał cwiblim i zachrapociałym głosem, wyśpiewywał zimańskie śpiewki. Wodało się od takich ze anglicka Lost Generation, znaczy się stracone pokoleni, do którego przynależeli Scott Fitzgerald, Dos Passos, albo sum Erich Maria Remarque. Ale też te całkie pisarstwo, Hema, jak ci go kamraty mianowali, kormiło się wandrami, szarpackami, a osobliwie też ci cierpieniem. Ciepał się on po całym świecie, był na froncie obiech wojny światowej, prał się we wojnie domowej we Szpaniolsku, tyż na roztomajtych dalekich morzach i oceanach łowił takie fisze na blank niewymierzonych przestrzeniach Afryki, nino Afryki gonił za gadziną dziką i ścigał te swoje miłości, swoje psunie. Żył na isto chojrocko i frechownie. Kto nie zna pożegnania z bronią, albo komu bije dzwon? No ja pytam się i nodeczko tych starszejszych, bo młodzioki blank nie mają czasu na takie głupoty jak czytanie książków. Im styknie komp i Google ze Wikipedium. Ale z kuli katastrofy w Afryce w 1953 roku dwa razy bez jeden dzień włoszczaśli się fligry, w którymi on furgą. On też z tego, z kuli tego nie mógł odebrać Nobel Premii za książkę stary człowiek i może kaj wrażył na isto szykowne i mądre słowecka i że człowieka idzie potrajtać, ale nie pokonać. Rybok Santiago ze tej powieści wroco na ostatku do swojej chałupy pokonany i ze blank próżnymi gracami, a my ze moją Elzą mieli przyleżytość poznać tam na Kubie, go tam ten poznać na Kubie w 1978 roku pierwowzór tego chłopa, zwiekowanego ryboka Gregorio Fuentesa, któremu się zemrzyło we 2002 roku zarostki po tym, kiedy mu pizło, dejcie pozór, całkę 104 lata. Nasz papa Hemingway w tych swoich romanach stworzył postać bohatyża scharatanego i proznego wnącznie, który chociaż moro z tomajtem Jana w kolejnych książkach jest sztyc i jednym cięgiem taki sum. Taki jak hobby bohatyż pożegnania z bronią albo komu bije dzwon, powieści, które sprzedawali się w Ameryce jak mrożone daiquiri, wiecie, taki kubański sznaps we piekle. Między zaś najbardziej trafiają do Filipa, inksze słowecka tego Ernsta, przynależy festelnie ringować się, bali i w tynczos, kej zaha jest do ostatka przedży stanu. Wiecie, była fajnisto niedziela 2 lipca 1962 roku. Zawdy Hem, który bez sołki swoje życie ringował się ze depresją, mienił i że trza na isto festelnie snosić miękki jak cierpiętnik,
podwil się nie napocznie pisać. I w ta niedziela, fajno latowo niedziela, Ernest Hemingway prasknął się w łeb, podanie, jak je też jego ojciec, bracik i szwestera, i na ostatek i jego wnuczka, znano szałszpilerka Margot Hemingway, w to naćkała się roztomajtych pilów i w to 2 lipca 1996 roku, we samo 35. rocznica śmierci jej starzyka, znodli mortwo w jej pomieszkaniu we Santa Monica w Kalifornii. Ernest Hemingway zaczął się ze faterkowej tuplówki we swojej chałupie w Idaho. Ślos po bosogu nadu do Antreju i nowe bady mantlu przystawił knara do łeba i prasknął. Mieszkał ale ze swoją babeczką Mary Welch od 1946 roku na Kubie, w rezydencji Finca Vigia na obrzeżach Hawany, 12 km od centrum. Kajtyż napisał tarazinku, chnet ci ostatnio geschichta stary człowiek i morze. Był ci Hemingway srogą wtedy gwiazdą. U jego we kubańskiej chałupie przesiadował Gary Cooper, a szałszpilerka Ava Gardner kąpała się Blank Sago we jego basingu. Stramski był jak ber, noremny wojok, jäger, bokser i festelny babiusz, stał się Hemingway też wartko bohaterzem szerokiego einbildungu, takiej cimasowej wyobraźni. Idzie powiedzieć, niecie za Eustachem Rylskim, i że Hemingway genau wiedział o czym i co pisze. Chciał do ostatka doznać, jak targo się posiekane ciało, to zaszmakował oczy szrapnela pod fosaltum, kie ernął 200 szramów i platynowo plata we kolanie. Chciał spomiarkować, co to znaczy stracić nogle wojennych kamratów, co mu się przytrafiło na łączos italińskiej kampanii. Chciał genau wiedzieć, co to jest strzelony półtonowy afrykański bawoł, toż też gonił we Kenii. Ale też chciał spokopić, co to na isto znaczy być miłowanym, podziwianym, zdrodzanym, pociepniętym, toż też nie żałował się przyjaciółek, kochanków, kochaneczków, babeczku, ale też ino we śniegach Kilimandżaru. Bohatyż przyznowo przecia, i że te całkie fanzolenie o pszoniu, o miłości, to ino cygaństwo i wieszanie nudli na daklach, bo też ten roman to tak prawdą jest o sprawką o umierającym chłopie, w któremu festelnie odbiera szłapa, jeści ta fajna geschichta na istą moc Jan Korejnie napisano. No i na zicher człowieje, czym jest łożarstwo, trunkzucht i bez tuż też bez całe swoje życie festelnie się tego dowiadował. Podanie jak tego też, czym są przestworza, kielotą ryzykownie nad wschodnią Afryką i okupowaną Francją. Sztyc też ocierał się o śmierć w Italii w 1918 roku. We Francji bez II wojna, we dwóch srogich katastrofach fligrowych we Afryce, ale tak na isto większością w autokowych unfalach i to fest ponad pranemu. We Paryżu Ernest Hemingway poradził uczyć boksu jako pisarza Ezry Ponda, rozprawiać ze Picassem o kornidach, ale też poradził stopnąć i zastarać się nad obrazem Cezana i przyrzeknąć się, i że będzie pisał, pisać genau tak, jak ten malarz maluje, skup przyczyć się na tym, co we życiu najważniejsze. Już w ten czas w jednej swojej geschichcie napisał takie słówecka. W zeszłym tydniu próbował popełnić samobójstwo, powiedział Ober. Po jakiemu? A ze Jan Kury? Nad czym? A nad niczym? A skany to opie, wiesz, co to było nic? Bo on ma mocka pieniędzy. Byliśmy ze moją Edzą w Hawanie w 1978 roku, o czym już godą, i nawiedzieliśmy ta jego gryfno chałupa, kaj szło też obejrzeć na pocznięte flaszecki ze ichnim rumem i nie ino, ściany we haźliku, kaj na gorko szkryflą wszystko, co mu w ten czas przylazło do palicy, ale i wele chałupy jego szykownisty jacht, gryfny jaki bołt, mianowany Pilar. Ten bułt, kiedy go teroski spuści na woda, mógłby od zarostki pływać. A kiedyś dawno papa Hemingway spytał się swojego załoganta, jego Gregorio Fuentesa, co by on zrobił ze tym jachty, kiedy Ernst umrzył. Ten mu ino rzeknął, i że za Boga nigdy by już na tym jachtem na morze nie wypłynął, ino ustawiłby ten szykowny bułt kole chałupy Hemingwaya.
I tak tyś się stanowo, tym jachnizie teroski, tam we Hawanie tyż obejrzyć, we szykownistym ogrodzie, kaj rosną srogachne palmy do kupy ze strumami manganowymi. Był ci Hemingway 4 razy żeniaty, 3 razy brał szajdung. Mało w to do teroska miarkuje, i że wywołany sznaps pod mianem Kwawo Mary, jak wiecie, jest angielicka Bloody Mary, wypokopił Ernst Hemingway we Paryżu z kuli tej Mary Welch, ze kierą ożenił się już niskorzy na Kubie. I nie ma prawda, to ten sznaps wziął swoje miano od anglickiej królowi Marii Tudor, nie? Tak ino mienią te roski roztomaj te anglickie łoszkliwce. Rychtyczne feinschmeckery tej Bloody Mary wiedzą, i że ten sznaps zawdzięczają papie Hemingwayowi. Werci się ale też porajzować pochowanie, oby ino skuli tego, co by szluknąć umiłowane bez Hemingwaya sznapsy, takie wiecie, drinki, mojito i daiquiri. Tyże już o tych sznapsach moc kaberu. On jest słepą we najbardziej wywołanych wtedy, a i do dzisiaj kaczmach, wo wtorych godów. Maj mojito in la bedeguita, maj daiquiri in el floridita. Pytali się go też Kejsik, czym tak naisto jest szczęście. A on na to ze całką powogą odrzyknął. Szczęście to ci jest festelnie sztramskie zdrowie i pierunym licho pamięć. A my ze moją Haźbietką byli w tej El Floridita, kaj ci jest moc szykownisty dynk malpisorza opartego o szynkwas i zazierającego na wandrusów, którzy mają radę ten sam sznaps, co on. Ale też papa Hemingway nigdy nie chciał pisać o swoim dzieciństwie. Mamulce zachodzą udzielać wywiadów w Zeitungu. Bał ci się też festelnie, co by żaden nie uwidział jego zdjęciów ze dzieckowych lot, jego tajego włośno mamulka oblikała we dziołszynę przy obleczynie. I to od swojej mamulce musiał cięgin wykazywać, i że jakim łączy to jest sztramskim hopem. Ernest Hemingway na fajan II wojny przykludził się za amerykańskimi wojokoma do Paryża. Co się tam w tym, co zdziało z nim i z jego kamratoma, roztomajcie ludzie rozprawiają. Ale do teroska we barze hotelu Ritz i szynku Salon Harry New York Bar, poblisku Opera Garnier, we Paryżu szynkują beznać najlepszejszą kwawomery, w którą snadno idzie szluknąć tułat za Hema, za papy, za Ernsta, za co wieka, kiedy posiał ostawił mocka słówek zawrzyty we 6 romanach, 2 geschichtach i bez setka noweli, reportażów, artykli, które bronili go przed jego demonami, szczygoniami, które tak ci, tak by tak na ostatku go zaczaśli, ale nie pokonali. A miało stali we Filipie jego słowecka opisujące praskniętego na afrykańskiej sawanie samca lelenia kudu. Wonią całbrownie i snożnie jak dych gadziny i wonioczka tymianku po deszczu. Był dziepiero 62 lata stary, nie doczkał rychtycznej starości. Ojciec Ernest Hemingway.